Wszystkim znów poniesiemy dalszy ciąg Arcanum, przypowieść o maszynach i magii. Wracamy się do Przemęcz Hardina. Tak, tak. Tak to brzmi. Z Tarantu, gdzie sprzedaliśmy naszą autentyczną skórę ostatniego przedstawiciela Gigantus Hipot, coś tam. W każdym razie giganta ze Stillwater. Okej, droga przebiegła prawie bez przeszkód. No, już widać, że zbliżamy się do przełęczy. Już się taka osobliwa roślinność zaczyna robić. Okej, to ruszajmy. No i cóż. Musimy znaleźć przejście dalej. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Chyba powinienem iść w dół. Dobra, wróćmy się. Chyba tędy trzeba iść. Tak, dokładnie, dokładnie. To jest właśnie przełącz Hadrina. Jedźwiedź pora, fajnie. Użyjmy naszego wsparcia bestii. I uważajmy, bo, ponieważ to jest lód. Lód, surprise, surprise, jest śliski. Biegając po lodzie można się wywrócić właśnie. Okej, dobra. Parę więcej potworków. I cała rodzina niedźwiedzia. Spokojnie, bez problemu. Nie przypatrzyłem się, jakie obrażenia zadaje ta przywołana kuguar. Czy w ogóle to się opłaca? Bo zobaczcie, to jest poziom czwartego poziomu magii natury. Więc on wymaga aż 15? Tak, 15 siły woli, żeby się nauczyć. A przywołuje potwora na czwartym poziomie, więc... Więc czary w tej grze są dosyć kiepsko wyważone, jeżeli tak by to można nazwać. Jeżeli ktokolwiek chciał to w jakikolwiek sposób wyważać. Okej. Okay. Się blokują się, nie wiedząc kogo poatakować. Niedługo awansujemy. Jeszcze parę niedźwiadków. A na szczęście nie są zbyt cenne. Przepraszam, Skype, czy mógłbyś się nie wtrącać? Wybaczcie na chwilę. Muszę zrobić z nim porządek. Tak lepiej. No i awansowaliśmy. Więc wkraczamy na poziom 25, więc już bez problemu możemy ciapnąć charyzmę 15 oraz wicemistrza perswazji. Dobra. I jak co 5 poziomów zobaczmy, jak tam radzą sobie nasi towarzysze. Pies! Siema Max, teraz już chyba pewnie większość będzie pakował w zdrowie. Zręczność Max. O, siłę woli też powoli maksuje. Ciekawe, czemu mu nie postanowili nie dawać w kondycję. To by mu zwiększyło trochę zmęczenie. W sumie nie jest mu potrzebne. A siła woli zwiększa zarówno zmęczenie, jak i zdrowie, więc to się bardziej przyda. Ale okej, dobra. Oczywiście, poza tym nic. To w końcu pies. Okej, Virgil, okno postaci. Pokaż, co tam knujesz. Zręczność 15, uroda 9, to pewnie od tych przedmiotów. Walkę wręcz. W końcu ma chyba na większym poziomie niż my. Nie ma. Więc jeszcze trochę to podtrzyma. Siłę woli zwiększa, więc pewnie będzie chciał się niedługo nauczyć azylu. Kompletnie bezużyteczny czar. I tak nie będzie go nigdy używał. Bo ty nie są aż tak za mądre, żeby używać takich czarów jak azyl. To zaklęcie chroni rzucającego przed nieumarłymi.
Nie wiem, w jakim stopniu to chroni, ani jakim sposobie, ale kompletnie bezużyteczny cel. Czar. Co tam do zdolności? Inteligencja 12, to może coś się nauczyłeś? O, ślusarstwo podniósł. Więc może teraz ma więcej niż 5% szansy na otworzenie zamku jakiegoś. O, i leczenie też podniósł. Całkiem okej, okay, całkiem okej. Okej, okay, dobra. A ty, Magnus? Inteligencja 13? Już więcej pewnie nie będzie. Jednak coś rozwinął. Krasnoludzkie rękawice. Ta, mieliśmy już takich parę, więc bezużyteczne. Ale pułapki też. Automatyczny wytrych. To proste narzędzie zwiększa wydatnie szanse na otwarcie niemal każdego konwencjonalnego zamknięcia. Wytrych plus mała sprężyna. Ciekawe. Można by się zapatrzyć w małą sprężynę i spróbować coś takiego zbudować. Co do umiejętności wojowniczych, nie najlepiej. Podniósł trochę kondycji, trochę zdrowia, ale zręczność nadal słabo, więc jeszcze przez jakiś czas nie będzie wicemistrzem uników i walki wręcz. Okej. Dobra, tyle jeżeli chodzi o naszych towarzyszy. Czy możemy jego zobaczyć? O, nad Kugara możemy zobaczyć kartę postaci. 32 punkty zdrowia. Ledwo w ogóle walka wręcz i uniki, tak. To jest poziom, czwarty poziom magii natury. Chcecie uczynić grę trudną? Ładujcie w magię natury. Z pewnością gra taka się stanie trudna. Okej. Bestia deszczowa, poziom 10. Niezbyt groźna. I uważajmy na lód. Ciach. To chyba musi być coś uzależnione od zręczności, szansa na wyłożenie się na lodzie. Ponieważ patrzcie jak ten kuguar cały czas się wywraca. Natomiast ja mogę chodzić po lodzie jak po czymś, co w ogóle nie można się wywrócić. Tak, pochodzę sobie po około. Ponieważ mi się. Yeti. To lepiej było. Kurczę, szkoda, że nie zdążyłem spojrzeć, jaki on miał poziom. No cóż, dobra. Yeti również żyją. W tych górach. A przynajmniej żyły. Wygląda na to, że ze... Frigon. Już raz spotkaliśmy coś takiego. Tak, jest całkiem magiczno odporne. Całkiem, całkiem. Ale... O, kolejne Yeti. Pewnie myślę, że nie będą zagrażać jakimkolwiek innym podróżnikom, jacy chcieliby przejść przez tą przełęcz. Okej, pies... Kugarś... O, wiesz co, oszczędźmy mu tego. Niedźwiedź polarny, chodź tu. Kolejny niedźwiedź. Kolejna bestia. Kolejna bestia. Kolejny frigon. Okej. Ciekawi mnie, jaki normalny podróżnik byłby w stanie przejść przez tą przełęcz. Zresztą ona jest zarojona różnymi monstrami, potworami i bestiami. Tak. Moglibyśmy otworzyć usługi przeprowadzenia przez takie przełęcze. Zarobilibyśmy i złoto, i całkiem sporo doświadczenia. Tak, zauważcie, że teraz jak już mamy dobrą szansę trafienia, nie tak jak na początku gry, to nie trafiają nam się aż tak krytyczne pudła. Okej, Yeti nie trafił. Okej, nie trafiają nam się aż tak często krytyczne pudła, więc to musi być coś zależne od szansy trafienia.
Okej, wesoło sobie pomordujemy jeszcze troszkę więcej bestii. Chyba się już przełęcz kończy, więc... Więc... Zdążymy jeszcze pewnie jeden poziom wbić. Jeśli tu widziałem chyba jeszcze misia, jak chodzimy. Przewidziało mi się? Najwidoczniej. Okej, to jest już chyba koniec przełęczy. Okej, prawie wbiliśmy poziom. Dobra, chyba już... Możemy ruszać na Quintarę. Ura! I zabijać wcześniej parę złotych niedźwiedzi. Ponieważ elfy. Ponieważ elfy. Tak. Świeża flora. Czy fauna. Czy nie przetrzebiona naszymi podróżami w dół i z powrotem. A więc... Ruszajmy. Okej. To ma być ta Quintara? Jest niezbyt imponująca, muszę przyznać. Wiecie co, poczekamy sobie do rana. Śpi. Cała Quintara i tylko dwa elfy? Okej, pogadajmy z nimi. Witaj, cudzoziemcze! Witam cię w elfim mieście Quintara. Witaj. Nie powiem tego drugi raz, człowieku. Witam cię w mieście na szczytach drzew, ale jeśli będziesz sprawiał tu jakieś problemy, zostaniesz ukarany zgodnie z elfim prawem. Twoja rasa już i tak dużo nam zabrała. Możesz przejść. Okej. Okay. No. Tak już lepiej. Wow. Drzewa muszą być naprawdę wysokie. W ogóle widać gdzieś jego korzenie? Nie. Tak wsiąkają w dół. Okej. I przysłuchajcie się w muzyki. To jedna z najfajniejszych nutek w grze. Więc... Więc przez chwilę się zamknę i po prostu słuchajcie. Ale nie na długo. Greetings, stranger. What is it you need? Przepraszam, ale my się chyba nie znamy. No, you're correct. We've never met. Dobra, jak ci na imię, o pani? My name is very old and very long. Perhaps it would be best if you simply called me Raven. No, interesujące. Czy masz chwilkę? Of course. Czy mogę zadać ci parę pytań? Certainly. How can I help you? Muszę porozmawiać ze srebrną panią. The Silver Lady. Oh, you mean my mother. That's quite a request and one not so easily granted. Wierz mi, Raven, ona będzie chciała ze mną rozmawiać. And believe me when I tell you that no one sees my mother until I see it is necessary. She may be our queen, but I oversee the daily matters here in Quintara. To bardzo miłe z twojej strony, więc jak mogę cię przekonać, że moja sprawa jest nagląca? You'll have your chance. Forgive me if I seem a little abrupt, but I've many things on my mind today and there's much to be done. Once I've taken care of some of the more pressing matters, I'll talk with you about your needs. Rozumiem, może jestem w stanie czymś ci pomóc? It's possible. You are human, and one of our problems does concern humans. No offense, but your race is a mystery to me. Nawzajem. Czym problem? There is a group of humans camped about a day's journey from here. We know not what they want, but where humans go, trouble usually follows. Czego ode mnie oczekujesz? The place they are camped at is called Falcon's Egg, and it is considered a holy place for the elves of Quintara. We would like you to find out why the humans are there and remove them. Dobra, zrobię to. Splendid. Are you sure you understand what needs to be done? There are a few things that are very important that you know.
I jak się zastanowić, to rzeczywiście mam kilka pytań. Of course. What would you like to know? Pole na okolicy, co to za miejsce? Falcon's Egg, as I told you, is Elven holy ground. Many years ago there was an Elven queen, and her name was Falcon. She was out hunting one day and with her bow shot a stag. When she had caught up with it, it was lying next to a pool of water, slowly bleeding from a wound in its side. The stag spoke to her, and within it were the spirits of the elves who had become the soul of the stag, and with her arrow she had pierced both it and them. And they were both sad and afraid, as the stag's life was their own, and when it died, so were they. A co zrobiła sokolica? She could do nothing. She sat with the stag's head in her arms, sang its stories, and washed its wound with her tears. And the ache in her heart grew as the old elven voices faded. Grew so much that when they finally passed, she passed with them. Bardzo mądre jako zwierzę do reinkarnacji wybierać sobie dosyć powszechne zwierzę łowne. Potem płakać z powodu jego śmierci i umrzeć razem. Znaczy, to bardzo smutna historia. Mam jeszcze kilka pytań. Of course. What would you like to know? Ci ludzie, jak mają zostać usunięci? It doesn't matter to me how you remove them, but you must understand this. Under no circumstances are you to shed blood on that ground. The spirits there exact their price and you do not want to pay it. Do you understand? Do not raise your hand against another. Okay. Of course. What would you like to know? Jak dotrzeć na polanę? It's not far from here. I'll mark your map with the location. Dobra, wrócę, jak zadanie zostanie wykonane. I to ta. O ile po drodze nie zatrzymam się w jakimś miejscu, nie postanowię, że będę tu siedział i słuchał muzyki do końca odcinka. To też jest całkiem fajna opcja, przyznajcie. Ale może niezbyt ciekawa, więc ruszajmy. A właśnie, dostaliśmy trzeci punkt losu, a nie zauważyłem kiedy. Wiecie co, będę musiał się przyjrzeć, kiedy dokładnie to miało miejsce. Póki co, ruszajmy na to kolejne sokolicy, trzeba to. Tak, a wy zbierajcie jakieś śmieci. Ponieważ czemu by nie? Na polanę. Korzeń pasji. O, korzeń pasji może się przydać do czegoś. Dobra, śpię się do rana. Ponieważ czuję się jak w podróżowaniu po nocy. O, króliczki, zajączki, takie tam. Podejdźcie tu, moi drodzy towarzysze, i poczekajcie. It is done. Sure. I'll do it right away. Masz... O, większy gory. I to są ci panowie, którzy mają być usunięci. Ten wygląda na przywódcę, pogadajmy z nim. Kim jesteś? Jestem William Bench, geodeta i szef zespołu, który tu widzisz. A kim mam do czynienia? Jestem płynął przyjemność po mojej stronie. Czy mogę z tobą porozmawiać? Oczywiście. Co ty robisz? Jestem geodetą, a to jest mój zespół. Zatrudniono nas przedsiębiorstwo dralskie w Thorinsdale. Mamy kontrakt na sporządzenie map okolicznych ziem, które zostały ostatnio kupione przez Thorinsdale i doniesiono mi o użyteczności tutajszych zasobów. Całkiem standardowa robota, naprawdę. Z tym może być mały problem, panie Bench. Och, naprawdę. A cóż to za problem? Niestety nie powinno cię tu być. A ja nie widzę żadnego problemu, nieznajomy. A tak właściwie to będę musiał poprosić cię, abyś sobie poszedł. To jest własność prywatna, a ty ją naruszasz. Zobaczmy, czy można to załatwić w mniej krwawy sposób. Myślę, że będę w stanie cię przekonać. Naprawdę, słuchaj przyjacielu, jestem tu, by wykonać swoją robotę.
William Bench dotrzymuje słowa i Tonings Day oczekują raportu w przeciągu tygodnia. Zapewniam cię, że nic, co powiesz, nie odwieci mnie od wykonania swojej roboty. Okej, dobra. Zacznijmy naszą sprytną gadkę-szmatkę. Nie byłbyś taki pewien, gdybym wiedział, kogo reprezentuję. Kogo reprezentujesz? Czekaj, nie zgadnę. Jestem jeden z tych gości, Wextel Lumber, tak? Czekaj, wszystko rozumiem. Jesteś tu, by powiedzieć mi, że wy macie prawo do tej ziemi. Nie, jestem z Zarządu Ziemi i Rozwoju. Świetnie, wspaniale, mam pisemną wiadomość od waszego zarządu, który potwierdza datę i warunki tej ekspedycji. A czy mogę zobaczyć twoje listy uwierzytelniające? To już chyba nie wyjdzie. Gilbert Bates, reprezentuje Gilberta Batesa. Bates? Bates? Co mu do wyrębu lasów? On zapatruje nas w silniki naszych wycinarek. To jego ziemia. Wasza mapa musi być nieprawidłowa. Nieprawidłowa? Jestem geodetą. Muszę wiedzieć dokładnie, gdzie się znajduję. A teraz kim tak naprawdę... Jak mówiłem, reprezentuje Batesa. On wchodzi w wyrąb. Dobra. Zróbmy to jeszcze raz. Okej. Spróbujmy to załatwić jakoś sprytnie. Ale na wszelki wypadek wy jednak zostańcie tutaj. It is done. Sure, I'll do it right away. To nie było najlepsza opcja. Prawie, ale ja jestem z Wextel Lumber. W takim razie, z kogo tu jesteś? Gilbert Bates, reprezentuje Gilberta Batesa. Rozważa zajęcie się wyrębem lasów. Pan Bates, wyrębem lasu? Ale już tyle posiada. Czemu ktoś tak oczywistym monopolem na swoje działanie chciałby się zająć wyrębem lasów? Zauważył, że nadarzyła się okazja. Będziesz kwestionować jego decyzję? Nie, oczywiście, że nie. Nie, próbuję kwestionować jego decyzję, ale... Nie, panie, ale co ty dokładnie ty tu robisz? To znaczy, ta ziemia należy do Thorningsdale. Nigdy nie zdarzyło mi się spotkać geodety z tak złym wyczuciem kierunków. Cóż, w każdym razie pan Bates podważa posiadanie praw do tych ziem przez Thorningsdale. W sądzie mam dokumenty prawne, które wskazują, że prawo bla. Czy naprawdę myślisz, że pana Batesa interesuje prawo, czy tam jakieś tam dokumenty? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Co dokładnie proponujesz? Nadal mam robotę do wykonania, ale nie chcesz sobie narobić wrogów. Może pan Bates chciałby ubić jakiś interes? Proponuję panie Bench, żebyś zniknął. Zniknąć? Czy ty mi grozisz? Ma reprezentację w związkach. Wiem, że pan Bates jest potężny, ale nawet on nie jest w stanie przeprowadzić fabryk bez pracowników. Jedno moje słowo i cały jego interes zatrzymuje się w miejscu. Co ty na to powiesz? Okej, to może po prostu szepnę panu Batesowi jakieś dobre słowo o tobie. Przykro mi. Okej. Może teraz wyjdzie lepiej. Sure, I'll do it. It is done. Ta. Cóż, w chwili, gdy to rozmawiamy, pan Bates rozstrzyga to właśnie w sądzie. Może szepnę tobie jakieś dobre słówko? To, przyjacielu, byłoby naprawdę miłe, bo wiesz, przypuśćmy, że nasza mała ekipa mogłaby nas napotkać jakieś kłopoty, wiesz, zwykle ryzyko zawodowe, na przykład może gwałtowna burza, no i skoro straciliśmy całe zaopatrzenie,
musieliście wracać wcześniej, dobra. Naprawdę, dobrze, Williamie. Dziękuję ci, zawsze miałem talent do opowiadania, a ty pamiętaj, żeby stać się ze mną pana Batesa, będziesz potrzebował godetów. Powiem, że można pokłamać, to znaczy pokładać w tobie wiarę. Można pokładać w tobie wiarę, panie Bench. Okej, dobra. Udało się to załatwić w miarę bezkrwawo. Dla ludzi bez tak wybujałych wybujałej zdolności władania językiem jest druga opcja, sprowokować ich do ataku. Kiedy oni cię zranią, to święte duchy elfów ich pozabijają jeden po drugim, więc... Tak długo jak ty ich nie zranisz, to jest okej. Okay. Ale skoro już mamy perswazję, to korzystajmy z niej. Przy okazji posłuchamy parę jakichś śmiesznych dialogów. Okej, to tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku porozmawiamy ze srebrną panią. Jakby królowie elfów i tak dalej zawsze muszą mieć takie wdzięczne nazwy. Okej, ci już się sprzątnęli. I zostawili zamkniętą skrzynię. Okej, dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.